Podziemne gniazda na odpady komunalne to doskonałe rozwiązanie dla wspólnot znajdujących się w ścisłym centrum miasta. Tam, gdzie nie ma miejsca dla tradycyjnych pojemników lub gdy ich obecność jest zbyt uciążliwa. Tak właśnie było przy ulicy Jasnej. Jesteśmy zainteresowani, żeby jak najwięcej było możliwości uporządkowania różnych takich form w mieście. I tak jak dzisiaj tutaj do niedawna stały kubły otwarte, tak dzisiaj mamy pod ziemią. Zatem nie powinno być żadnych uciążliwości zapachowych, uciążliwości związanych z występowaniem gryzoni. Jeżeli mieszkańcy będą przestrzegać zasad utrzymywania czystości, porządku wokół tych gniazd, to te gniazda powinny być znacznie bardziej efektywniejsze. W jednym pojemniku, takim jak tutaj widzimy, pod ziemią do 5 metrów sześciennych śmieci nam się znajduje. W związku z tym możemy zlikwidować w przeliczeniu 6 pojemników takich 1100-litrowych czterokółkowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych pojemników, do podziemnych gniazd nie każdy ma dostęp. Ich użytkownicy otrzymają specjalne karty elektromagnetyczne. Karty będą przekazywane przede wszystkim zarządcom nieruchomości oraz właścicielom poszczególnych lokali mieszkalnych, w zależności od tego, jaka jest struktura własnościowa w danej nieruchomości. Po odbiór kart zapraszamy do referatu gospodarki odpadami przy ulicy Okrzei 10. Dosyć o zaletach. Pora przejść do wad. A raczej wady, jednej podstawowej, to cena. Koszt budowy takiego miejsca oscyluje w granicach 230 tysięcy złotych. System innowacyjny, przez to może trochę droższy w stosunku do tradycyjnego, jednak nad ceną ważniejsze są jego zalety, wiele zalet. Władze miasta już planują budowę kolejnych 2 podziemnych gniazd na odpady komunalne. Jedno z nich ma powstać przy ulicy Bankowej.